Siemanko, siemanko, Mateusz Majerski z tej strony, witam was wszystkich serdecznie. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, a chcecie często oglądać takie widoki, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka po obejrzeniu, jeśli będzie wam się podobał i zaczynamy. Chciałem powiedzieć, nagrać w tym filmiku kilka chciałem odpowiedzieć na kilka pytań osoby, która napisała mi komentarz na YouTubie. Mianowicie, z jakiego biura lecieliśmy na Mauritius, jak tutaj wygląda, jeszcze kilka informacji takich podstawowych, jakie wycieczki fakultatywne, gdzie je kupowaliśmy. A więc wycieczkę kupowaliśmy w biurze Tropical Sun. Taka wycieczka kosztuje około 8-10 tysięcy, w zależności chyba też od terminu i warunków, około 10 tysięcy złotych na osobę. My tutaj jesteśmy około 10 dni. Wycieczki fakultatywne kupowaliśmy bezpośrednio w Polsce, jeszcze w tym biurze. Przez to biuro jeszcze od razu już w Polsce było zapłacone za te wycieczki. Byliśmy na dwóch wycieczkach, przepraszam, które były kupione w Polsce, a jedną sobie tutaj wykupiliśmy taką na miejscu. To tak, to pierwsza wycieczka była... Pierwsza wycieczka była na zwiedzanie wyspy. Myślę, że warto na taką wycieczkę pojechać, bo przynajmniej się coś zobaczy, tak? Bo cały czas siedzieć na plaży i tylko ocean, no to może się po jakimś czasie znudzić, a tak to przynajmniej zobaczyliśmy tutaj piękne wodospady, zobaczyliśmy zwierzęta tutaj, jakie tutaj żyją na tej wyspie, na Mauritiusie. Zobaczyliśmy jakieś różne kolory ziemi, papugi, jakieś, no dużo, dużo żółwie, których nigdzie nie ma, tylko tutaj. Także wycieczka, myślę, że warto. Może też nie robi jakiegoś, nie wiadomo jakiego szału, ale myślę, że warto. Warto, naprawdę warto. Także to była jedna wycieczka. Druga wycieczka była wykupiona. Wycieczka katamaranem po lagunie tutaj. Najpierw w sumie trzeba było jechać godzinkę autokarem w miejsce, skąd jakby startują te katamarany. I po prostu tam wtedy zwiedzamy kolejne fajne rzeczy, bo no ja jeszcze takiego czegoś nie miałem, żeby grilla ktoś rozpalał na środku oceanu, znaczy nie na środku, na lagunie tutaj, na katamaranie, grill z tyłu, cała pełna obsługa, jakiś tam alkohol, jeśli ktoś chce, picie i jest naprawdę ekstra wycieczka. Do tego też zwiedziliśmy piękną wysepkę, gdzie naprawdę no coś niesamowitego, przepiękna laguna, także też warto sobie popływać. Między innymi też jeszcze na tej wycieczce można, jeśli ktoś chce polatać, katamaran podpływa na taką platformę. Podpływa na taką platformę stamtąd, tam jest kilka katamaranów, podpływa, jeśli oczywiście ktoś chce. I ludzie no podpinają sobie spadochron do łodzi, no i tam startują i po prostu sobie tutaj trochę fruwają. Także myślę, że fajnie. Ja akurat z tego nie skorzystałem, bo się trochę bałem, ale myślę, że warto. Kilku moich znajomych skorzystało. Dodatkowo tutaj też, jak chyba w każdym takim kraju, chodzą ludzie i po prostu proponują jakieś wycieczki. Także jeśli żadnej wycieczki sobie byś nie kupił na miejscu, to tutaj chłopaki sobie też wykupili wycieczkę po prostu na połów ryb. Także też można. Ceny są mniej więcej takie spokojnie, tam jak kilka osób tutaj, to można za 30-30 euro wypłynąć na osobę i łowić ryby, tak? Jeśli ktoś lubi łowić ryby i chciałby łowić takie porządne, wielkie merliny, jakieś tuńczyki czy coś, to za kilka osób, jak jest tam 3-4 osoby, to nie wiem, z 300 chyba, może 200 czy 300 euro kosztuje cała, czy tam 250 wycieczka, a na kilka osób to tam po 30-35 euro. Także spokojnie. Teraz jeszcze pytaliście się, czy można przechodzić z jednej części tego Rue Lemorne, gdzie jest dla osób dorosłych, do części Rue Creole, tak? Bo tam jest chyba dla dzieci. Na poprzednich filmikach możesz zobaczyć, jak ja przechodzę z jednej części do drugiej. Także na pewno mogą przechodzić osoby z
starsze, te pełnoletnie osoby na pewno z tej części dla pełnoletnich mogą przechodzić do tej części dla dzieci, a czy na odwrót mogą, to nie jestem pewny, ale ja jeszcze się z taką wyspą nie spotkałem, z takim miejscem, gdzie jest taki luz. Wszędzie, gdzie byłem do tej pory, było tak, że jeśli ktoś chciał wskoczyć do basenu po zamknięciu, to od razu przybiegała ochrona i nie można było. Po prostu nie można było, było to surowo, znaczy no nie, że surowo karane, ale przestrzegane. O. I wiele rzeczy gdzieś, gdzie było zabronione, tu jest dozwolone. Aż dziwne, z tego względu, że na przykład na kolację możesz iść w spodenkach, w klapkach i nikt cię z tej kolacji nie wyrzuci, nikt ci nic nie powie. Gdzie po prostu gdzieś indziej nie byłbyś wpuszczony, tak? A tutaj można. Tu wiele rzeczy można. Tu można się kąpać w basenie o 3 rano, o ile nie zakłócasz ciszy nocnej. Bo my sami pływaliśmy późno, późno w nocy, może i nad ranem. I po prostu nie było żadnego problemu. Także naprawdę wiele rzeczy tutaj jest jakby, na wiele rzeczy jest przymykane oko, więc myślę, że i też z tej części, znaczy może dzieci nie mogłyby, może dzieci by nie mogły przejść, znaczy nie mogły, jakby przeszły i były cicho, to pewnie mogłyby, tylko że powiem wam, że ta część, w której my akurat się znajdujemy, jest to właśnie część dla dorosłych, no to tu jest właśnie taka cisza, naprawdę, tu jest cisza, nie ma dzieci i w basenie jest cisza, wszędzie jest cisza, tak jest bardzo spokój i jest wręcz nudno i my prawie całą część siedzimy w tej części, gdzie są dzieci, z tego względu, że tam są sale, w których odbywają się jakieś różne skecze, różne występy, jest dużo więcej rozrywki i w basenie puszczana jest muzyka, w basenie jest jakiś aerobik. I to wszystko jest w części dla dzieci, z dziećmi, tak? W tej części kreole. A w Le Morne nic się nie dzieje. Po prostu tutaj nie ma muzyki przy basenie. Tutaj no nic się nie dzieje. Nie ma za bardzo skeczów, nic. Tylko wieczorem gra muzyczka.